Ostatnio oprócz szalejących cen gazu, paliwa, doszły też ceny węgla i otrzymaliśmy taką miażącą dla wielu wiadomość. Tu i ówdzie już brakuje ciepłej wody w kranie i to już jest dosłownie, bo jedna ze spółdzielni mieszkaniowych na Mazowszu ogłosiła, że już ciepłej wody nie będzie, bo węgiel się skończył, a na nowy nie ma pieniędzy. To tylko jedna spółdzielnia, niewielka, ale czy to jest tylko odosobniony przypadek, wynikający z jakiejś tam niegospodarności, może nawet sabotażu jakiejś agentury? Czy to jest los, który nas może czekać powszechnie w najbliższych miesiącach? A, dzień dobry, witam serdecznie. Ten popołudnie burzowe. Rzeczywiście, polski rynek węgla i to, co się dzieje wśród normalnych, zwykłych odbiorców tego surowca energetycznego po wojnie ukraińskiej, zaczął się gwałtownie po prostu sypać. To znaczy, mamy sytuację, kiedy mamy wojnę i Polska, nawet wcześniej niż Europa, bo Europa przyjęła takie jakby założenia czy Decyzję od początku sierpnia, że nie importuje rosyjskiego węgla. Polska przyjęła znaczy wcześniej, w kwietniu, i od tego dokładnie czasu mamy poważny kryzys na rynku. Ponieważ Rosja jest, była już w tej chwili, najpoważniejszym eksporterem węgla do Polski. Nasz import węglowy to w około 70% był z Rosji. I on był bardzo specyficzny i on jest zupełnie inny niż w tej. W tych dzisiejszych czasach, które nastąpiły po tym okresie, mamy sytuację, kiedy do Polski sprowadzano tam około 8 milionów ton węgla, powiedzmy z Rosji, średnio z różnych lat. I ten węgiel trafiał głównie na zapotrzebowanie indywidualnych odbiorców, ciepłowni, mniejszych i tak dalej. Czyli takiego drobiazgu. I ten węgiel nagle zniknął z rynku. Co się stało później? No wiadomo. Po pierwsze, poszły ceny w górę. Ale jak to z cenami, to nie tylko w Polsce ceny węgla, bo światowe ceny węgla wskutek tej niestabilnej sytuacji, bo rynki finansowe, które o tych cenach decydują, uwielbiają takie sytuacje, więc on wybił w górę. Jak kiedyś tam 60-80 dolarów tona, to teraz już powyżej 300, i nawet tam dobija do 400. To oznacza, że te rynki finansowe po prostu. Zwielakrotniają cenę, tak jak w gazie, tam pięcio-siedmiokrotnie, tak tutaj też pięciokrotnie ceny poszły w górę. To jest ta pierwsza sprawa, i to był efekt globalny, powiedzmy, bo te rynki są globalne i te ceny są też globalne, i na całym świecie te ceny po prostu lecą w górę. W Polsce mamy bardzo specyficzną sytuację, ponieważ, jak mówiłem, 70% importu węgla to była Rosja. I to był bardzo specyficzny import, bo to był wagonami, kolejami, składami pociągów. I na, to, na tym rynku dominowali polscy prywatni importerzy. Mniejsze, no, jak na nasze stosunki, średnie powiedzmy firmy, które potrafiły sobie poradzić z nabyciem w Rosji tego produktu, z prowadzeniem składu i sprzedaniem go do odbiorcy indywidualnemu. Ten zniknął, ten segment, ponieważ ci przedsiębiorcy to oni zostali naprawdę uderzeni tym, że to źródło węgla zniknęło. Teraz pojawiło się źródło tak, węgla z morza, czyli z wielkich producentów typu Kolumbia, Australia, inne bardzo, bardzo odległe e, rejony. I to można powiedzieć, że tutaj pokazuje naszą sytuację, że braliśmy od sąsiada węgiel i miał w nim udział w tym imporcie prywatny polski przedsiębiorca. Teraz mamy z. Tam z, z, z antypodów światowych, jesteśmy bardzo daleko tych rynków i albo będziemy bardzo drogo płacić, albo po drodze po prostu ten węgiel ktoś nam odkupi, bo po prostu taka jest natura rynków. Ten, który jest na samym końcu, płaci najwięcej, cierpi najwięcej. I po, po drugie, ci przedsiębiorcy, którzy kiedyś importowali 2000 ton, to oni statku 30-50 tysięcy ton nie zaimportują. To przekracza ich możliwości, brak doświadczenia, brak kapitału, brak zabezpieczeń, brak praktyki w tych. Czyli ten segment jakby przedsiębiorców nagle został potwornie uderzony. I to jest bardzo zły efekt tego, tych decyzji polskich i europejskich. Natomiast dalej mamy sytuację, która już dociera do klientów, do użytkowników węgla i one. Można powiedzieć dramatyczna. Po pierwsze ukształtowały się dwa rynki węgla. Jeden jest taki, że państwowe firmy wydobywające, jak PGG na przykład, one, im ceny przecież węgla, wydobycia, koszty wydobycia, mówiąc, aż tak się, w ogóle się nie zmieniły. No tam, drobna inflacja, ale nie 4 5 Mamy to samo, co z PGNiG. Gaz wydobywają, prawda, po takich samych kosztach, a dostają za niego 4, 5, 7 razy więcej pieniędzy. To jest, po pierwsze demoralizujące, po drugie niszczące interes. Jeżeli polskie, g, 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 polska grupa górnicza ma węgiel po tych samych kosztach, to ona może sprzedawać, właśnie otworzyła sobie sklep internetowy, w którym ciągle tego węgla brakuje. Ale ten węgiel tam 800, 900, pod 1000 podchodzi i ustawiają się kolejki w sklepie internetowym. Tak jak kiedyś kolejki pod składami były, tak teraz są kolejki w sklepie internetowym i to po prostu wyprzedaż idzie, idzie, koniec węgla, nie ma i za tydzień kolejna transza. Czyli mamy taką gospodarkę niedoborów węglowych w państwie, w kraju, w gospodarce, która jest europejską potęgą węglową. My jesteśmy takim węglowym Kuwejtem, Arabią Saudyjską Europy. W Polsce jest około 85% zasobów węgla kamiennego i myśmy produkowali do niedawna. Tam właśnie 90 prawie procent węgla energetycznego w Polsce, w, 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 w Polsce jako część europejską. I co się dzieje? W związku z tym, że politycy polscy przyjęli program no, klimatyczny, Unia Europejska wprowadziła restrykcje, które Polski, w polskim węglu skutkują tym, że co roku zmniejsza się wydobycie, co roku zmniejsza się do wydobycie. Skala jest po prostu w cudzysłowie imponująca. I co się dzieje w takich sytuacjach braków? Nie możemy zwiększyć wydobycia. Wydobycie dalej spada. No ostatnie 5 miesięcy tak, tak praktycznie się nie, nie spada. Czyli nie wiem, czy to sukces, czy nie, ale my nie możemy zwiększyć wydobycia. Dlaczego? Bo wszystkie decyzje poważniejsze są w rękach Brukseli. Bruksela zawarowała sobie wszystkie decyzje, to znaczy musi wyrazić na nie zgodę. Polska nie ma tej siły, żeby zerwać te więzi, czy żeby wynegocjować te zmiany. I mamy sytuację, kiedy Polski Pomimo zwiększonego popytu na węgiel, mamy taką sytuację takiego runu na węgiel, ponieważ wszyscy się boją, że na jesień zabraknie. Więc wszyscy pędzą na te składy, kupują ten węgiel i zabezpieczają. To jest normalne, tak jak jest jakiś kryzys i mówią, że o, pieniądze w banku się kończą. Wszyscy lecą do banku albo do bankomatów, wybierają. Tak samo jest z węglem. Lecą do składów, czy lecą do tego sklepu internetowego. Wszyscy, to jest taki jakby samo spełniająca się przepowiednia kryzysowa, że po prostu wszyscy chcą kupić węgiel, którego normalnie nie ma, dlatego dzieliśmy się od największego dostawcy. No i jest kryzys. No i mamy kryzys. I kryzys ten. Polega na tym, że po pierwsze mamy podwójny rynek, czyli część tam, powiedzmy, jedną trzecią zapewnia właśnie państwowe firmy, które sprzedają to dosyć nisko, to rzeczywiście trzeba przyznać, że to są ceny jakby przedwojenne i jest rynek ten drugi, to jest dwie trzecie, gdzie jest po pierwsze spekulacja, czyli no, znają mi królika wykorzystują sytuację, kupując węgiel po 900, sprzedają go po 2 czy tysiące. To już są gracze. No, to, to można powiedzieć, że w sytuacji wojennej takim powinno się, tak powiem, utrudniać życie. Tak zrobili to towarzysze chińscy, którzy zlikwidowali spekulację węglową w ciągu trzech dni, po prostu wprowadzając wszystkie tak, klasyczne, że tak powiem, zagrania antyspekulacyjne. I jest ten realny drugi rynek, czyli ten rynek węgla, który musi się posiłkować importem. I to nie jest już import z Rosji w miarę tani i na warunkach, które się dawało zgodnić. To jest rynek Międzynarodowy, jesteśmy na końcu łańcucha tego rynku, w związku z tym płacimy najwyższe ceny i nie dostajemy zawsze węgla, który nam potrzebuje, bo słynny węgiel kolumbijski, który nie za bardzo się nadaje do naszego użytku takiego, jak, jak, jak przywykliśmy, czyli tego indywidualnego użytku. Czyli mamy sytuację kryzysową, a jest czerwiec. Co będzie na jesieni? Trudno jest przewidywać. Moim zdaniem, taki kryzys jest no, nie do uniknienia. Z tym, że proszę pamiętać, kryzysy w realnym socjalizmie wyglądały tak, że brakowało towaru, bo też wykupywali, produkcja nie nadążała, brakowało. Na kartki wprowadzano, cena się nie zmieniała i był kolaps. Teraz jest inny mechanizm. Teraz ceny są tym elementem, które eliminują najsłabszych. I właśnie ten przykład jakiejś ciepłowni lokalnej po prostu odpadają najsłabsi w tym, na tym rynku. Ci, którzy nie mają pieniędzy na to i tak dalej, tylko międzynarodowym jest to samo. Port, tam, no, Pakistan czy Indie nie kupują tak wściekle drogiego gazu LNG, ponieważ po prostu na ten gaz ich nie stać. I oni wolą zatrzymać i mieć braki w dopływie prądu, niż mieć paliwo, na które po prostu nikogo nie stać, a stadzie przecież taką Japonię, takie Stany Zjednoczone, taką Europę, bo to są bardzo bogate rynki. Czyli mamy na rynku polskim ten sam mechanizm, czyli cena idzie kosmicznie w górę, dwu, trzykrotnie, bo węg ceny węgla się teraz wahają tego jakby domowego tego do użytku indywidualnego, więc dwa, trzy tysiące, to jest dwu, ponad dwu, czy trzykrotnie więcej niż rok temu i co się dzieje? Odpadają najsłabsi. Po pierwsze, ci, którzy się gdzieś nie zmieszczą w jakimś układzie, to mówiłem o znajomych królika, albo ci, którzy przychodzą na składy, patrzą 3000 i mówią, u, no to będę chyba marzł. No bo proszę pamiętać, że jednak węgiel jest takim źródłem energii nie najbogatszych sfer społecznych, tylko wręcz przeciwnie głębokiej prowincji wsi polskiej, która po prostu tym węglem no, ociepla się w imię, i tych ludzi. Nie do końca stać na 3000 za tonę węgla, kiedy potrzebują 3, 4, 5 ton, żeby zimę przetrzymać. To są duże, wysokie ceny, kiedy niedawno płacili po 800, 900 zł. W związku z tym myślę, że ten mechanizm będzie działał i ta, przepraszam za słowo, tak bieda, ta, 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 ta ubóstwo energetyczne, bardzo popularne kiedyś, to właśnie teraz powinno się analizować i pokazywać, jak to chodzi. Natomiast moim zdaniem ono będzie milczące. To znaczy ludzie się będą wstydzić mówi, mówić o tym. I będziemy mieli to samo zjawisko, jak w Wielkiej Brytanii, która jest krajem bogatym, ale w tej chwili się ocenia, że już połowa mieszkańców jest objęta zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Co to oznacza, że tam jest taki sprytny mechanizm, że trzeba wrzucić pieniążkę albo kartę przyłożyć, żeby w ogóle prąd był, albo gaz, albo coś takiego. To u nas będzie podobnie, czyli ludzie będą, nie wiem, nakładać Kurtki, chować się pod kołdrę. Tak jak w Wielkiej Brytanii, ludzie jeżdżą metrem, żeby się ogrzać, bo w domu ich nie stać na ogrzewanie. Czyli będziemy mieli sytuację ubóstwa energetycznego, takiego wstydliwego, schowanego gdzieś na prowincji, którym prasa też nie będzie się chwalić, bo prasa może nie, nie lubić takich rzeczy, ale będziemy mieli naprawdę poważny kryzys, i on uderzy w najbiedniejsze warstwy tego społeczeństwa. I tu jest ta cała nieuczciwość tego systemu, że tak jak w polityce międzynarodowej najsłabsi biorą na plecy największe ciężary, tak tutaj też największe koszty, największe wyrzeczenia i największe, no też nieszczęścia, bo proszę pamiętać, że zima jest tym okresem, kiedy znacznie więcej ludzi umiera z zimna niż z, w lecie, z tam z ciepła. Także to są badania naukowe i to jest jasne. W związku z tym mamy kryzys tego rodzaju. Nie wiem, czy zabraknie węgla na składach, ale wiem, że zabraknie węgla w domach. Rząd stwierdził, że tutaj poratuje obywateli właśnie kartkami, można powiedzieć, na węgiel, czyli tymi gwarantowanymi cenami, tam niecałe 1000 zł za tonem. Pod warunkiem, że oczywiście źródło ciepła jest w tej osławionej centralnej ewidencji emisyjności budynków, też jak dla mnie przynajmniej dość podejrzany jest to twór. Ale czy ten mechanizm w ogóle będzie opłacalny, bo gdzieś tam to jest póki co projekt, natomiast gdzieś tam informacje z kręgów rządowych są takie, że prawdopodobnie będzie to niewykonalne rynkowo, bo to składy, to właśnie pośrednicy będą musieli dopłacić te tam powiedzmy 2000 na tonę i rząd im to kiedyś za kilka miesięcy odda. Czyli. To może być mechanizm, który najzwyczajniej w świecie nie zadziała, bo nikt nie będzie mógł dopłacać do kupowania tego węgla. Znaczy to jest kolejna branża. Węgiel po paliwach, po gazie ziemnym, po energii elektrycznej jest tą odgałęzią energety energetyczną, której państwo jest bezradne wobec mechanizmów cenotwórczych, czyli po prostu mamy. Absurdalnie wysokie ceny gazu. Teraz mamy absurdalnie wysokie ceny węgla. Państwo nie może z tym zrobić, bo państwo sobie nie daje rady, nie potrafi z tymi rynkami walczyć. Więc państwo się taką robi sanitariuszką, czyli bierze, przytula do tych, którzy muszą tak wysokie ceny płacić, trochę ich tak uspokaja, obniżając np. VAT na paliwa, czy obniżając tam różnicę między e, taryfami gazowymi dla gospodarstw domowych, a dla przedsiębiorstw, jest już taka, że w ogóle. Niezwykła. To samo się dzieje w węglu. Państwo chce odgrywać do, rolę dobrej sanitariuszki i mówi, jesteśmy z Wami, mój wyborco, daję Ci węgiel po 90, i 60, 996 zł i 60 groszy. Problem jest taki, że o ile właśnie duże przedsiębiorstwa państwowe na to stać, bo one naprawdę nie płacą takich kosztów, jak są te ceny szalone, i one mogą spokojnie bez strat sprzedać ten węgiel po 903 i nie wiadomo, czy nie będą brały też dopłaty. To zobaczymy, jak już ustawa wyjdzie, prawda? Bo to jest yy, też byłoby ciekawe. Na przykład tak bierze PGNiG, które mimo, że ma potworne zyski na wydobyciu, ma oczywiście straty na. Na sprzedaży do gospodarstw domowych, ale bierze od państwa subwencje, pomimo że potężne zyski na wydobyciu, które śmiało pokrywają te powiedzmy, straty czy dopłaty do gospodarstw domowych. I tutaj państwo tę samą rolę gra, ale grają dosyć nieprzyjemnie, ponieważ po pierwsze grają właśnie to, co było mówione, trzeba się wpisać do ewidencji, trzeba się podać tym rygorom, to jest biurokracja, dramat potem będą wymogi typu, no jak to nie, energetycznie efektywnie i tak dalej, i tak dlaczego nie ocieplasz domu, no takie, no jak już wejdzie w ich jest, to mają duże możliwości, też jak powiem tego wymagania, ale też gra nieuczciwie wobec przedsiębiorców prywatnych, ponieważ tak jak mówiłem, ta największa grupa, te dwie trzecie rynku jest w rękach przedsiębiorców, którzy starają się importować węgiel, chociaż na to stać wielkie tylko podmioty, ale powiedzmy stają się kupować ten węgiel gdzieś, nie wiem, w porcie sprzedawać, tylko to nie są te ceny. To jest ta druga część rynku, prywatny przede wszystkim, który mówi tak, ja kupuję od ze statku powiedzmy na portu, ale on kupuje po cenach międzynarodowych to jest dzisiaj 300 dolarów plus. Czyli to nie będzie, że ja dostanę go po 996 zł. Ja dostanę go po 2000. No może po półtorej. I co? Ja muszę marże, muszę transport, muszę skład, muszę podatki i tak dalej. Nie ma siły. 2,5-3 tysiące dzisiaj, ale przypominam, mamy lato. Co będzie w jesieni? Tego nikt nie wie. W związku z tym y, je on kupuje i on ma sprzedać po 9, 996 zł. I dostać tam, jeszcze tam niejasno, ale powiedzmy, to tam 1000 zł tej dopłaty. Ile to chodzi? 2000. Czyli... Jak on ma pokryć swoje koszty nabycia węgla i jego, jego dystrybucji? To za darmo się nie robi. W związku z tym to jest bardzo wredne narzędzie w tym sensie, że ono różnicuje rynek, ono jakby no uprzywilejowuje jednych, którzy mają tak naturalne przewagi i nie jakby powiedzieć niszczy ten rynek, na którym przecież Pol Polsce powinno zależeć prywatnych przedsiębiorców, którzy przecież w tej potędze naszej byłej węglowej dobrze sobie radzili, robili, że tak powiem, ten drobny, ten, tych drobnych odbiorców, bo tego nikt, nikomu się nie chciało brudzić rączek tymi, tym drobiazgiem. Wiadomo, kłopoty, płatności, drobne ilości, w ogóle no, dużo roboty, mało zysku. To by robili prywatni polscy przedsiębiorcy i oni teraz dostają w plecy. I to jest bardzo nieprzyjemne. Ja z tych środowisk pochodzę, ja te środowiska bardzo dobrze rozumiem, wiem jak pracują i to jest według mnie, no państwo, to nie zachowuje się fair. To, to powinny być mechanizmy i one są do zawsze do wypracowania, które po prostu, jeżeli państwo chce na siebie wziąć te dopłaty, to żeby reguły były po prostu. No, fair, takie, żeby nie niszczyły części rynku i nie preferowały drugiej części, mniejszej zresztą rynku. Czyli rozwiązaniem chyba pozostaje tylko osławiony chrust. No na no, dowcipy polityczne, ja wiem, chrusty, śmusty, to jest, to jest ja, Twitterada, to tam na Twitterach i Facebookach i na innych sobie można tam pisać takie meciepecie, ale bez poważnym problemem jest oczywiście, no, jak nie kupi węgla, to pójdzie do lasu i albo zetnie, albo zbierze chrust, no, ale to jest cofnięcie się do XIX wieku, no czy tam 100 lat wcześniej. To jest cy regres cywilizacyjny. To nie jest, że tak powiem, tych odbiorców węgla, bo jak słyszę czasami tych, tych aktywistów, tych odbiorców węgla nie stać na pompę ciepła. To nie są ludzie, gospodarstwa domowe, które mogą sobie kupić za 30, 50, 70 tysięcy pompę ciepła, no bo to jest inwestycja kapitałowa, nie wiedzą czy, kiedy się zwróci, czy w ogóle się zwróci, bo kiedyś płacili 3 tysiące rocznie za węgiel, i żeby za taką pompę się spłaciła, to za 10, 15, 20 lat. I to nie są ludzie, którzy muszą, się... poza tym trzeba znaleźć te pieniądze na inwestycje kapitałowe, a poza tym no, państwo dopłaca to do tego, ale to z moim zdaniem też znowu nieuczciwa konkurencja. Jednym się dopłaca, a drugich się obciąża kosztami. To jest, to jest dramat. Także ja myślę, że tutaj mamy sytuację, kiedy pod hasłami właśnie przejścia, transformacji energetycznej, odejścia od węgla, wpychamy znaczną część społeczeństwa w ubóstwo. Takie realne, energetyczne ubóstwo, które się wyrażało kiedyś, że babcie chodziły z dziećmi, chodziły po chrust, czy tam no, gałęzie, czy tam coś tam, a faceci w nocy chodzili i wypiłowywali drzewa, prawda? I tam był szmugiel z lasu. No, no ale to jest po prostu no już trochę niepoważne, moim zdaniem. A to jest naprawdę duża część gospodarstw polskich i ona żyje z tego, że Polska była kiedyś, jakby no była potęgą węglową. Dzisiaj nie jest i tych ludzi się wpycha niestety w ubóstwo energetyczne. To nie są gospodarstwa domowe, które przejdą na pompy ciepła, już nie mówię o jakichś innych panelach, zresztą panele do ogrzewania za bardzo się nie nadają, ale w ogóle się nie nadają, natomiast może można powiedzieć, że po prostu naprawdę zapłacą za to ci najbiedniejsi. To na koniec jeszcze z innej beczki. Orlen ogłosił, że na wakacje będzie obniżał ceny paliwa. Jak się okazało, tam była gwiazdka i na dole przy gwiazdce drobnym druczkiem, że to tylko dla posiadaczy tam karty, że są limity. Dzisiaj widziałem krzyczące nagłówki na jednym z portali internetowych, że niektóre stacje benzynowe to mogą tego nie przetrwać ze strony Orlenu, a jak ktoś wyliczył, to, to na osobę jest oszczędność. Tam są też limity tego tankowania. Oszczędność rzędu 50 zł miesięcznie. Więc co tu się odbywa? Dobry marketing? To znaczy, odbywa się to, że Orlen, który tutaj o, o niego przecież chodzi, jest potentatem na polskim rynku po połączeniu z Lotosem, praktycznie monopolistą. I problem polega na tym, że skutek wysokich cen i państwo, i Orlen ponoszą straty wizerunkowe. I to jest oczywiste, ponieważ wszyscy przenoszą swoją złość na Orlen i na rząd. No i tam po części mają rację, ale jak mówię, naprawdę rząd ani Orlen na to wpływu nie mają. Więc jaki znaleziono, tak powiem, wyjście? Wyjście znaleziono takie, że zaproponować niższe ceny, no niewiele niższe, ale zawsze niższe, i to trzeba docenić. I jednocześnie ubić z interes marketingowy. I ja się nie dziwię, to jest podejście racjonalne, jeżeli rzeczywiście sobie że tak powiem, kosztem założenia jakiejś apki w telefonie, prawda, czy jakieś korzystania z jakiegoś konta gdzieś tam. Proszę pamiętać, że to jest postęp cywilizacyjny, to oczywiste i będzie mu kupić, nie wiem, tam 30 groszy na tym, no to jest 12 zł, tam 15 zł na tankowaniu, prawda, no to zawsze można sobie kanapkę, piwo, czy tam jakiś inny napój kupić i moim zdaniem to jest ok, i to jest wykorzystanie tej sytuacji no, wysokich cen, no bo przecież w Polsce konkurencji nie ma, w związku z tym o czym mowa, wysokich cen i jednocześnie promocji firmy czy marketingu firmy. To jest tak, aspekty konkurencyjne według mnie tutaj są nie, jakby nie na miejscu, ponieważ po pierwsze duże sieci prywatne kupują od Orlenu i one mają też siłę negocjacyjną, że mogą kupić to taniej i jakby powiedzieć konkurować z Orlenem. Chociaż przy tych upustach może być trudno, ale firmy prywatne przetrwały nie takie, nie takie no wydarzenia na rynku ze strony naszego drogiego potentata i one sobie dadzą radę. Oczywiście nie będzie łatwo, ale sobie dadzą radę. Natomiast problem jest taki rzeczywiście, że po prostu wysokie ceny i marże rafineryjne, bo to jest ważne, bo te dwa elementy zostały po prostu przez spekulacje. Nawet ropa nie tak bardzo tam, wzruszała 30%. ok. Natomiast te marże, które zostały podniesione pięciokrotnie, siedmiokrotnie, dziesięciokrotnie czasami, no to już jest chore. No ale jeżeli kiedyś marża kosztowała jakieś tam grosze, a teraz kosztuje złotych 50, no to ta cena puchnie w oczach po prostu. Ta sytuacja się odwróciła na tyle, że kiedyś było tak, że w paliwie, w benzynie było tam 65, 2 trzecie było podatków z VAT-em i z akcyzą, to teraz jest odwrotnie. 3 czwarte jest produktu, czyli podatki zajmują 1 czwartą, czyli to wcale niedużo, jak patrząc na polski system podatkowy. Czyli mamy sytuację, kiedy po prostu napęczniały te elementy produktowe przez globalną spekulację, a jednocześnie firma sama. Jakby powiedzieć, odnosząc korzyści, bo on przecież jest potężnym przetwórcą ropy na paliwa, odnosząc korzyści z tych marsz, no stara się, jakby powiedzieć, zdjąć to odium z rządu i z siebie, tej złej opinii publicznej, tych nawoływań, nawet czasami drobnych tam bojkotów na stacjach, niewielkich, bo to my jesteśmy spokojnym narodem, po prostu zrobić z tego marketingowy biznes. Ja tego nie potępiam, uważam, że to jest sprytne zagranie. Troszeczkę na ulży i naprawdę tutaj chyba nie w Orlenie i nie w rządach dzisiejszych jest ten klucz do tych cen. Tak naprawdę klucz jest w rękach po prostu tych globalnych rynków, które jakby dziś proszę pamiętać, że wysokie marże to nie jest tylko Polska specjalność. To mamy wszędzie od Stanów Zjednoczonych przez Pakistan, Europę, Polskę, wszędzie, gdzie po prostu te rynki działają i decydują o cenach produktów.